Ministerstwo Sportu przerwało nam wypłaciło poprzedni 781 film. Stypendium sportowych. Nie wiem dlaczego. Dla wszystkich dyscyplin, we wszystkich dyscyplinach sportowych, czyli ponad 70 związków sportowych. I oni tutaj na tych wypasionych dietach po 160 tysięcy rocznie. To czyli to jest kilkanaście tysięcy miesięcznie, oni sobie tutaj o karate rozmawiają. Panowie senatorowie, mówicie o tysiącach osób, ale tak naprawdę groźne rzeczy dzieją się sportowe, to z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, bo uprawiałam sport nieolimpijski, właściwie przez całą swoją karierę sportową i nigdy nie czułam się gorsza od dyscyplin olimpijskich. Ten medal smakuje tak samo i tak samo słyszę hymn narodowy. W związku z tym mój związek zadbał o to, żebyśmy w trakcie, kiedy zdobywałyśmy medale, otrzymywały stypendia czy pomoc finansową od związku. Prestiż jest ten sam. To zależy od organizacji. Więc... Marszałek Senatu spotkał się z polskimi ambasadorami dzisiaj. Zobaczmy na komisję. Ile trzeba zgojetu tych komisji? Bo to jest, proszę Państwa, najbardziej niebezpieczne, dlatego że to jest pro forma działanie przyklepujące, tworzące pozorne retransmisje. Pozorne. Natomiast ja mam pytanie. Generalnie o te wszystkie jak gdyby przesłanki demokracji, sportu, te komisje. Ile tu ich się odbyło? Poprzedni mój film o komisjach robiłam kilka dni temu, w tamtym tygodniu i tu już mamy, proszę zauważyć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Za mały ekran. 13. Tak im się śpieszy, żeby te wszystkie buble, żeby dobić do tego 628. Muszą przeciągnąć to przez procedury komisji i czytania na plenum. Komisja Zdrowia. Aha, to już było. W poprzednim filmie, czyli kilkanaście komisji, na którą, proszę Państwa, wejdziemy na przykład. Ustawodawcza. Jak oni te ustawy robią? Odnosząc się do pytania pana senatora na temat finansowania. Tych tutaj zamkniemy. Komisja Ustawodawcza. Wspieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej. Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wyroku z 5 czerwca 2014. Pusta sala po prostu. Wyższym jest to ciąg dalszy posiedzenia. Właściwie wszystkie posiedzenia, które pusta sala, proszę Państwa. Ilu tu ich Państwo widzicie? Wyroki, to farsa jest. Jeden, dwa, tutaj pewnie siedzi jakiś gość zaproszony. Bardzo proszę o przedstawienie. Trzy osoby widzę, trzech, czterech senatorów tu jeszcze. Mówię o punkcie 4 porządku, rozpatrzenie wyroku Trybunału. Proszę bardzo, szkolnicie wyższe. Dziękuję bardzo. Informacje w sprawie wyroku już przedstawiłem. Przypomnę tylko, że... Komisja Ustawodawcza 396, która wczoraj się odbyła. Tu też, proszę Państwa. No kpiny sobie po prostu robią. Dzień dobry Państwu. Wspólnie z Komisją Polityki Socjalnej, Polityki Rodziny, Polityki Społecznej. No, przewodniczący znowu nie wie, na jakiej jest komisji. Po prostu nie wiedzą, co robią. Ci ludzie nie wiedzą, co robią. Wspólne posiedzenie komisji. Przedmiotem jest rozpatrzenie inicjatywy. Niecałe 10 osób, 10, kilkanaście, przychodzą, wychodzą, spóźniają się, bo jakaś lista jest. I ci ludzie przegłosowują później ten cały chłam. Jest to inicjatywa w wyniku
petycji, przedstawicielem upoważnionych senatorów, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do prezentowania tej... Chwilę to pooglądamy. Pan senator to po prostu Mondo, jest polska tragedia. I udzielam głosu. Bardzo proszę o krótkie przedstawienie historii. Dla Polaków tragedia, a dla tych szabas gojów hańba na wieki. Na nasze posiedzenie. W tej chwili już są obecni przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pani Anna Klimaszewska, specjalista z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych, pan Cezary Gromadzki, główny specjalista w Departamencie Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentuje pan Krzysztof Sadowski, sędzia, główny specjalista Wydziału Prawa Publicznego Departamentu Legislacyjnego. Jak się tytułują, oni się honorują i sobie medale rozdają. W tym tygodniu Szczynukowicz Wielkomorowski dał medal ambasadorowi USA, temu z Wąsikiem, co te głupie kawały robi. Zastępca szefa urzędu pani Polana. Żarty se z narodu polskiego robi. Witam wszystkich gości i jeszcze. I oni muszą 628 dobić do tego 628, bo oni oraz przedstawiciel Związku takie mają zadanie. Politycznych, sekretarz zarządu głównego. Jesteśmy świadkami. Przystępujemy do prezentacji. Jesteśmy świadkami. Dziękuję bardzo. Zdrady narodu celem polskiego. Tej ustawy jest przyznanie prawa do ciele, organie ustawodawczym, jakim jest Senat. Jako dzieci w latach 45-1956 były więźniami. Więzione z rodzicami i skazanymi, z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Mówiąc krótko, tak jak pan przewodniczący powiedział, chciałem zwrócić państwu uwagę na parę rzeczy, które są istotne przy rozpatrywaniu tego projektu, tej ustawy. Po pierwsze, kolejna ustawa, oni to robią dzieci, tak, proszę państwa, nazywają, jedno mówią, drugie robią, nazywają te ustawy niby, niektóre, tak propolsko, że sugerują te tytuły tych ustaw, że to jest działanie propolskie, ale tak nie jest, bo gdzieś tam w środku, czy na końcu tych aktów, tak jak drobnym druczkiem w umowach z korporacjami, tak, tutaj wciska się różne, przemyca się różne antypolskie treści, jak na przykład renty dla 50 tysięcy Żydów. 50 tysięcy Żydów i posłowie i senatorowie PiS również głosowali za tym przydzieleniem tych rent dla Żydów. Do 50 tysięcy Żydów, którym od Polski nic się nie należy, bo Polska nie ma żadnych zobowiązań wobec Żydów. Żadnych, wręcz odwrotnie. Polska ma roszczenia wobec proszę państwa, tej grabieży żydowskiej, która nastąpiła. Z moich informacji jest to liczba około 40 osób. I wobec tych szykan na arenie międzynarodowej, które media w żydowskich rękach w Polsce serwują od tylu lat. Skąd wzięły się polskie obozy śmierci w mediach zagranicznych na świecie? 2010. Przebiegły plan niszczenia Polski i Polaków. Do tych osób i uhonorować ich. Nie. W różny sposób. Udało nie zapominajcie państwo, że Państwowa Komisja Wyborcza, od której Duda Juda otrzymał dokumenty, przyjął je, żeby nie przedłużać. Nie zakwestionował, także stworzony ruch kontroli wyborów również nie zakwestionował, a moim zdaniem ex lege te wybory prezydenckie są nieważne, bezwzględnie, tak samo wybory samorządowe z 16 listopada 2014 roku, ex lege są nieważne. Ex lege znaczy z mocy prawa. W podeszłym wieku przeważnie
żeby im zrekompensować tą niedolę, jaka ich spotkała jako niemowlaków. Bo i jakie to Państwa były, Komisja Wyborcza naliczyła, znajdziecie to Państwo na oficjalnych stronach prezydent, wybory 2015 PKW. Naliczyła kuriozalne ilości osób, liczby osób uprawnionych do głosowania. I chociażby z tego powodu należy zakwestionować te wybory, bo niemożliwe jest, że w Republice Federalnej Niemiec 17 tysięcy Polaków było uprawnionych do głosowania, a w Stanach Zjednoczonych 22 141. I tak dalej. Są sporadyczne przykłady. Czyli anihilacja Polonii i na to godzi się PiS, i na to godzi się matki ośrodek toruński, który rzekomo dba o interes narodowy. Do lat 89. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję na razie.